podoba Ci się prezydentura Andrzeja Dudy? Jak podoba Ci się bieżąca polityka? W takim skali makro. Czy to ma cokolwiek wspólnego z państwem prawnym? Nie no, Polska, wiesz, ja jestem przedsiębiorcą od 18 roku życia, firmy założyłem w 94 pierwszą i ja jeszcze nigdy w tym państwie nie stwierdzam, że cokolwiek jest zgodne z prawem. To znaczy prawo sobie, urzędnicy sobie, sądy sobie, żyjemy w chaosie prawnym, żyjemy w prawie, którego już nikt nie rozumie, które można dowolnie interpretować, więc odpowiedź jest prosta. Nic się nie zmieniło. PiS obiecywał, że wstaniemy z kolan, między innymi, że zreformuje także wymiar sądownictwa. On żadnej reformy nie wprowadza, on po prostu wprowadza swoich sędziów, czyli chce, żeby było tak, jak było za czasów Platformy, tylko żeby jego ludzie byli, żeby jego ludzie nas sądzili. To w ogóle nie ma nic wspólnego z państwem obywatelskim, to jest po prostu dno. Udało nam się, Polakom, nam się udało wszystkim zbudować dobrobyt, ale w niczym nigdy nie pomogli nam politycy i tym dobrobytem jesteśmy zachłyśnięci. I teraz ja myślę, że to nie jest koniec, tylko to tak mniej więcej się układa w historii wszystkich państw, że od momentu, kiedy uzyskujemy jakąś własność i ktoś nam ze strony politycznej ją zabiera, budzi się ten nowy duch pod tytułem, no dobra, zmieńmy coś w państwie, żeby ta nasza własność była pewna. Nie wiem, czy wiesz, że oprócz tego, że teraz mam hasło wolność, to my na naszych strajkach mieliśmy hasło godność, wolność, własność. Bo ja znam twój przypadek, ale ja jestem tak samo ofiarą wielokrotnych nadużyć skarbowych. Z chęcią bym powtórzył twój słynny slogan, kogo i czego jestem ofiarą. Ja wiem, co to znaczy, kiedy urzędnik bezkarnie potrafi wejść z butami w twoją własność i ją naruszyć. Ja to wiem. Ja to wiem, ja jestem przygotowany do walki z tą mafią polityczną w kraju, no więc liczę, że mnie wesprzesz, a nie, że będziesz mnie straszył. Bardzo bliskie są mojemu sercu te idee, które głosisz. Proszę Państwa, nie było nas słychać, to ja powtórzę jeszcze raz. Nie wolno głosować na Andrzeja Dudę, a wybór Polski lepszej, gorszej należy tylko do nas. I macie możliwość, jest Paweł. Dzięki bardzo.